Po pierwsze, zasiał zboże i chce, żeby tam dojechać. Drugie, kombajnista. Nie jest to dwugodzinna robota. Jak chcecie, to my będziemy wysyłać pracowników, ale proszę, z funduszu sołeckiego, albo ja zaplanuję na usuwanie barierek ludzi i wtedy nie będziemy mówić o tym, że dajemy pieniądze na biesiadę, czy dajemy pieniądze na szkołę, tylko zrobimy brygadę dyżurującą przy barierkach. Ludzie, to są wasze pieniądze cały czas. To, że powiecie w powietrze do tego stołu, zróbcie to, to się od razu mieści w kwestii za ile? Za ile? To są grożone straty. Ja powiem tak, no jeżeli to są, bo barierka naprawdę tam jest potrzebna przez cały rok. Żniwa trwają, tak jak mówię, 2 tygodnie. Jeżeli jest problem, żeby usunąć barierki na okres tych 2 tygodni, mamy brygadę, my ją przyślemy, ale to nie jest sensowne moim zdaniem. Panie burmistrzu, bo ja bym chciał się rozwiązać na tej kwestii. Jako, że jestem burmistrzem, jestem dość kombajnistą i ten problem znam bardzo dobrze, jak to wygląda. Pan chce poddać, zrobić na zawiasach, po prostu uprości. I wtedy tak, mamy zabezpieczenie. Nieprawdą jest, że w wakacje dzieci nie chodzą, bo ja mam dwóch chłopaków i te skórniki w wakacje coraz więcej będą wyprawiać. I to jest naturalne. Nie chodzi o to, żeby przysyłać ludzi, którzy by tam coś mieli robić i brygadę ustawić, żeby zamykali i otwierali, bo myślę, że nie o to by panu owcy chodziło. Chodzi o to, żeby w łatwy sposób, szybko, ciach, otworzyć i zamknąć. Tam możliwe, że jest nawet 500 zł kwestia, żeby to przerobić, nie? Ja dobrze bardzo. Nie, no to jeżeli tak, to nie ma problemu. Sprawić. Uchwałę, żeście podjęli przed chwilą dotyczącą Funduszu Sołeckiego na usprawnienie, jeżeli któryś zrobi, czy to pan Mierzy, czy pan Owca, zrobicie to, my umowę zlecenie podpiszemy. Kot przyszedł czarny, wróży dobrze. Panie Władku, ustalmy rzeczywiście, znajdźmy tutaj kwotę, ktoś, bo to trzeba pewnie i spawarkę podwieźć i tego i zrobić to. No jak jest rozsądnie gospodarstwo, to czemu nie? To jest naprawdę dobry pomysł. Dzisiaj nie wyrzucają pieniędzy. Dzisiaj rządzicie pieniądzmi, proszę bardzo, i zamknijmy. Ale to jest wstyd, żeby sąd jest tu na górce miejską tyle lat i widzi ten problem. Przy zebrania do tyłu, w pierniczu bierze bramki nie założone. Wersina chyba nikogo ręce nie święto, żeby szedł jeszcze barierki zakładać. Ale to się nie zna, nie ten sąd. Ale to jest problem nie za 500 zł. Tam wykonać dobrze i sprawnie 2000 minut. Za co? 6 objazdów przystałek z bolcami do widzenia. A za obrazy projekt na no, za 1400 zł. No jak musimy. Szanownika jakbyście nie mogli dojechać i on kombaj, który się mieści bez zdejmowania. Tak nie, żeby się ja mam prośbę do pani burmistrz, żeby w Jolinach tam pani, wiem, że pani przy moście tam, gdzie było oberwanie była, chyba że mnie źle poinformowano, to była zrobiona tylko połowa drogi, druga połowa miała być robiona w tym roku, wiadomo, że. Przy moście? Na Paniowo. Tam, gdzie był krzyżówek robiony, bo oderwało się i groziło zawalić. I ta druga część robi. W tej sprawie bym prosił, żeby się dokumentacją pani burmistrz zapoznała i się trzeba to zrobimy. Ale... Most w 2009-2010 budowany jest. Nie, to było w tamtym roku. Tak, w tamtym roku była jedna połowa, a w tym roku, no nie mówię, że było więc, ale było już obiecujących nie ma. W związku z czym prosiłbym o rozważenie możliwości dokończenia tego. Dziękuję. To jest połowa. Proszę zadać pytanie właśnie. Co w kwestii dokończenia drogi płynącej rzeczy? Zrobiony od cmentarza wojskowego w Kowalowej i skończony w Kowalowej w szczerym polu. Nie ma żadnego zjazdu z tej strony do drogi powiatowej. To jest są dwa rozwiązania, albo tam rzeczywiście na pana Łęka, albo gdzieś w Kowalowej na pana Zbyrów. Tylko to by pasowało. To jest... No ale, jest ale chyba taniej jest zrobić ten kawałek i połączyć to całość, niż tam się wpaść w las.
No bezwzględnie tak. Z własnością. Bezwzględnie tak, tylko że tam chyba nie jesteśmy właścicielem tego kawałka. Pan Łepar chce tam jakieś sprawy zamian, tylko gmina nie może się po prostu z nimi dogadać. Ostatnio to było bardzo źle załatwione od strony Urzędu Gminy, moim zdaniem. Bo pan Łepa złożył podania, ale nikt nie podjął rozmów. Jeszcze to pozostałej kadencji. To myślę, że trzeba wrócić do tematu. Nie znam tej sprawy. Na tyle, co pan mówi, że były tam jakieś pisma, nie dotarły do mnie. Natomiast powierzchnie znam ten temat. Od niedawna. Ten temat to się pojawił, prawda, mówiąc tak bardzo, w ostatnim miesiącu. I tak pan do tematu prosimy. Ja w tej chwili nie mogę się tutaj określić, w jaki sposób to będzie rozwiązane, bo to są tam kwestie własnościowe. Wiem, ten temat trwa 15 lat, więc na pewno wszystko nie potrwa. Nie wykluczono. Ale już teraz są sesje, ja kiedyś myślałem o tej drodze bardzo dawno, żeby rzeczywiście ją zrobić koło cmentarza jak taką przelotówkę. Tam, nie chcę wymieniać nazwisk, ale przeżyłem różne rzeczy. Ale mimo wszystko samorząd ubiegłej kadencji doprowadził tam kawałek asfaltu. Myślę, że jest to rzecz do rozwiązania, ale też trzeba byłoby myśleć o tym, żeby ta droga była też taką drogą wewnętrzną, bo jak zaczną wszyscy jeździć, to za chwilę tam będzie piekło, bo to są wąskie. Ale już jest piekło, bo wszyscy jeżdżą. Teraz zrobienie asfaltu, za chwilę będziemy myśleć o tym, żeby zrobić ją jednokierunkową, bo takie sytuacje już mam na terenie gminy. Robi się wąską dróżkę, bardzo taką przelotową, ona skraca, powiedzmy z Kowalowej, jak się tutaj pojedzie, to jest 1,5 km bliżej do Rybnika. No urwie, no 1,5 do 2, no nie będę. W związku z powyższym, kto będzie jechał, to nią pojedzie. Teraz, jeżeli ona będzie 2,5-metrowa, to będzie zagrożenie. I nie mówię, że niezrobienie tej drogi jest jakimś rozwiązaniem po to, żeby nie robić zagrożenia. Zagrożenia w świecie wynikają z postępu cywilizacyjnego. Tym postępem cywilizacyjnym są asfaltowe drogi pod każdym drogą, co tu dużo ukrywa. Tam, o ile pamiętam, to nazwisko Wojsk, nie Wojsk. Wład. Nie, Władem poszło dobrze. Jest ktoś inny, kto mówił, że mógłby za wymianę gruntu z naszym dać pod drogę. My chyba mamy dzierżawcę tego gruntu na razie. No to właśnie to jest cały czas to jest cały czas o tych dwóch pasach wybetonowanych, których on jest właścicielem i nie jest za to. I no właśnie, a może by się pan Łepa sam wypowiedział. To jest zebrany, jest takim sejmikiem. I teraz, jeżeli są wszyscy zainteresowani, a jest dzierżawca tych gruntów naszych, jest ich właściciel, to porozmawiajmy. Porozmawiajmy, temat otwórzmy. Możecie powiedzieć, że nie jesteście przygotowani, bo tak też tego nie wiecie jeszcze, musicie uzgodnić w rodzinie. Albo powiedzcie wprost nie, albo powiedzcie spróbujemy to, i to będą rozwiązania, bo za chwilę będziemy gadać o wszystkim i o niczym. My nie jesteśmy dysponentem, sołtys nie jest, Archanowicz nie jest, a zaczniemy się między sobą za chwilę spierać o coś, co nie jest nasze, czyli będziemy sprzedawać jak Zagłoba kolumnę Zygmunta, który nie umie jej właściciela. Panie burmistrzu, jeżeli tam o tym drogę w tym momencie. No, Kozbyruta tam jest drugiego przepompownia i do góry jest kanalizacja, pociągnięto i woda. A my są odcięci od świata, z Poznańska. Ja wiem, co tam... Jak pan wystraszył tych chłopów zdolnych wsi, że na zebraniu Kowalowa się nie odezwali, nie właśnie. Bo my tam na zakręcie, mamy studienkę, tak pół metra wystaje na zakręcie wyżej ziemi, nie ma jak przejechać. No jeżeli rosną upieleni, że upuga jeszcze raz. Wezmę młota 5-kilowego, zbiję, ładuję do środka i jeszcze sobie dwoje doku betonu nasypię i wtedy będzie
po problemie. Mimo się to, kogo doprosić, żeby to zrobić. Autokamienia. Problem rozwiązany. Kupić wolę. To jest droga na Kowalowę. Czy granica z Juninami. Ale z Dolnej Wsi na zebranie w Kowalowej nie poszedł, bo chyba się boi. Ale mi się wydaje, że tam Sołtyska ma takie możliwości, bo tam mają nasz wiec. Trzeba po prostu do nich podejść. Tysiące razy. Aha! Ci, co robili kanalizację, oczywiście. Tak? To Sołtyska o tym Kowalowy wie. Dobra. My spróbujemy to przez to rzeczy. Dobra. To jest no jak stoję, to panie burmistrzu, tu jeszcze jedną sprawę. To jest kanalizacja. Pan jak był jeszcze starym, chyba wójtem, to zaczął od kanalizacji, zaczęliśmy rozmawiać, to parę lat trwało. I rozmowy się zaczęły od, będziemy płacić od przyłączy. I ludziom się widziało, 1000 zł, 1500 za dużo. Co się takiego stało, że teraz musimy płacić za metry? Gaz, przyłącz był płacony nie za metry, tylko za przyłącz. Telefony za przyłącz, a kanalizacja jest drugą za metry. Za metry. No to jeżeli nie przyszło za drogę, za rzekę tam 100 metrów, ja nie widzę się w tej sytuacji. To 100 metrów, nie 3 kilometry. Ale dlaczego postąpimy od tego, żeby od przyłączy płacić? Jeżeli chodzi o kanalizację, to ja myślę tak, że zamknijmy ten temat tej drogi, bo wywołaliśmy, są osoby, jak pan na to? Czy to tak, to ma za grunt, ja tam jest wyżej, nie dalej zaraz do tego drogi jestem, to ma jakieś gminy. Bardzo. No, czy to ma coś więcej, bo droga otwartowa i betonowana i przygotowana. Ja nie wiem, czy my byśmy w całości tego gruntu nie sprzedali. Nie? W tym rozliczeniu wyliczyli. Pan by nie chciał kupić całości tego gruntu? No, to idę nie zobaczymy, jak to tam. No, to czyli rozmawiamy. Umawiamy się na rozmowę odnośnie rozwiązania tego problemu. A teraz sprawa jest następna. Nie, gmina jakby nie odeszła od tego rozliczenia za przyłącz. W sytuacji, kiedy gmina jest inwestorem i korzysta z innych funduszy niż spółka gminy, czyli do Rzeczy Białej, ustaliliśmy, że jest od przyłącza. Tak jest z przyłączem wodnym, zdaje się, w Zarasowej, gdzie gmina była inwestorem, a nie spółka, a nie pośrednik, czyli spółka. I przyłącza idą po równej kwocie do każdego. Ludzie zgromadzeni powiedzieli tak, nie będziemy liczyć od metra, wyliczcie nam średnią, od średniej płacimy. I tak się doszło. To jest kwestia też umówienia się. Natomiast jak żeśmy rozmawiali z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska odnośnie pozyskania tych dopłat do przyłączy, oni nam jakby narzucili jednostkę miary metr bieżący. I też powiem tak, że nie chcą ludzie płacić jedni za drugich. Że to, cośmy kiedyś robili, panie Władku, z gazem, z telefonami, nie wiem, pamięta, gdzie rzeczywiście całość, uważaliśmy, że przyłącz to jest przyłącz i ten, co ma 3 metry i ten, co ma 103 metry, płaci jedno. To było uczciwe, moim zdaniem. To było uczciwe. Wtedy tym się zajmowały komitety, takie społeczne komitety, operowały całą kwotą za przyłącze i wtedy składka była do komitetu bez VAT-u. Tak pamiętam, wybudowaliśmy nie tylko my, ale w kraju wybudowano wtedy wiele infrastruktury na zasadach dobrego gospodarzenia, bo ja to tak nazywam. Ale potem, jak zaczęły u nas na wsiach z całym szacunkiem osiedlać się prawnicy z miasta, i zaczęli szukać dziury w całym, tak nam zburzyli te społeczne takie przyzwolenie. Każdy na wsi uważał się za element tej społeczności i uważał, że jeżeli on zapłaci mniej, to płaci za swojego krewnego, przecież wiadomo, że te pokrewieństwa są
więcej, ale wszyscy razem bierzemy i wszyscy korzystamy. To było bardzo rozsądne, myślę, że w historii ktoś to kiedyś opisze jako pozytywną rzecz. Także tutaj narzucenie od metra nie jest naszą, nie jest naszym wymysłem, tylko jest wymogiem Wojewódzkiego Funduszu, bo on musiał mieć jednostkę miary, a tą jednostką był metr bieżący przyłącz. Ja jestem w sprawie tego nocy. Nie dałoby się zwrócić do Urzędu Marszałkowskiego. Jak rzeka jest z ich zarządu, to niech zrobią i most. To i most jest z ich. Więc nie wymieniają. A ja? Znowu to wycinają ładne rzekę czysto. Pan jeszcze nie widział tego. Niech zrobią most. Ja sobie w tym odpowiedział, że tam wszystko wali. Wie, panie marszałku. To podnik ma panie rzeka jest państwowa, czyli regionalny zarząd gospodarki wodnej, natomiast urządzenia związane z drogami, a do urządzeń drogowych należą mosty, należą do administratora drogi czy posiadacza drogi. Tak jest, jeżeli droga jest drogą prywatną dojazdową, to most na cieku wodnym jest do właściciela. Jeżeli droga jest drogą gminną, to właścicielem mostu jest gmina. Nie, tu bo nic to nie wejdą. Nie pan co? Ja bym im dawno tego sprzedał. A ja jeszcze wrócę do jednego domu. Pani burmistrz wie o tym. Na Impota to jest. Tam jest urwany most. Jeszcze w gorszym stanie, jak to macie robić na Paszyckiego. Jakbym chciał, gdy przejechał, to musiałem w swoim zakresie wykazówki takie nasypać do tego, bo mi nikt, kto nie ruchał. Piotr, że tego nie i do ciebie. Panie mi, jak to jest. O, tam. Urwany, powietrzu stoi czerwony. Mocno ma tej tak jest, ja do ludzi to no, w swoim zakresie chciałem z tym burmistrzem robić remont, to on nie umiał. Ten most na Impota jest prywatnym mostem pana Impota. No, prywatny most. Za gminne pieniądze postawione. Taka jest prawda. Ten most jest prywatnym mostem pana Impota. Chcieliśmy sprawę teraz uregulować. Pozwolicie mi powiedzieć. Ten most, chcieliśmy tam sprawę tej drogi teraz uregulować. Jak to się ujmie? Poprzez remont tego mostu na Baszczyckiego i wytyczenie drogi przez nieruchomości pana Kapłona. Po co tam drogi? Pana Jękota i pana. Trochę poziomie robi. Ale jest właśnie niepoznane. Nie będziemy robić, przygotować dwóch mostów, jednego obok drugiego. Bo to on nie ma na wieczkę. Bo to nie ma najmniejszego sensu. Prawnego nie ma możliwości. Nie ma możliwości prawnej nawet, żebyśmy mogli ten most na pana Jękota remontować, ponieważ jest to prywatny most. Na prywatnym gruncie. Pani burmistrz, ale Jękot będzie bardzo zadowolony, jak sobie ten most wyremontuje i będzie sumieć. A wy musicie kupić pana... Panie Marszałku, rozmawialiśmy w urzędzie, zaprosiłam do urzędu pana kapłona, pana Jękota na rozmowę i nie wyrazili pana Baszczyckiego i nie wyrazili zgody na to, żeby wytyczyć tam gminną drogę. Które? Koło pana Jękota. Koło pana Jękota? I tak musi iść koło pana Jękota? Panie Władysławie, to jest droga po prywatnym gruncie. Chcieliśmy tą drogę przejąć, zrobić ją jako gminną, połączyć z tą drogą na pana Wętna i zrobić tam drogę gminną. Pan Jękot nie wyraził zgodę na przekazanie tej drogi, żebyśmy mogli ją robić. Więc temat ja tu zamykam. Proszę Panie, ale ta droga, jak zrobicie na Baszczyckiego most i bez kaponówkę, ta droga będzie szła ku temu. Ale nie zrobimy, dlatego że nikt nie wyraził zgody, żeby tam robić drogę. Ani pan Jękot, ani pan Kapon. Ale przepraszam Pani, ale po tym zdanie. Kwestia jest taka, że pani z tego cośmy rozmawiali, on jest chętny. Ten grunt pod drogę, normalnie, tak jak gmina po prostu za każdą rzecz bierze pieniądze od nas, on chce po prostu odsprzedać. I kwestia jest taka, że wy tego tylko nie chcecie kupić. Taki sam problem jest z drogą, która biegnie po sesji mojego taty, tam sprawa się toczy. Takich dróg jest wiele. Więc w tym momencie, wie Państwo, ja nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Panie Zbyszku, powiem tak, jak zaczniemy kupować grunty pod drogi, to są zaszłości z 10 lat. Jak zaczniemy kupować grunty pod drogi, to proszę powiedzieć,
A czy państwo wyobrażacie, że... A czy my te drogi kupujemy dla siebie, czy kupujemy dla tych mieszkańców? Tak. Budujemy dla tych mieszkańców, którzy tam są. Ale czy państwo wyobrażacie, że w Krzeszowie przed samym Tarnowem pani czy w Tarnowie jest pani w stanie kupić przez czyjeś działki kawał, dostać ekstra pole, żeby pani zrobić drogę wjazdową? Ma pan takie dowody, że z Krzeszów kupuje grunty pod drogi? Proszę panią, no w naszym kraju z tego, no, co pytam, widzę, czy pan ma takie dowody? Nie, ale... No więc proszę tego mówić. Ale ja widzę, że jeśli zajdę do państwa za karę, to płacę, więc automatycznie w drodze, jeśli państwo coś ode mnie chcecie, to chyba nie jest problem, że ja też chcę z tego mieć. Przecież to jest własność prywatna. Ten ludzie za fajnie nie może na chwilę. Dobrze, panie burmistrzu, ja mam jeszcze pytanie, wróćmy do kanalizacji. Mogę? Byłem kiedyś u tych pań w gospodarce komunalnej i odnośnie tego szambowozu gminnego bardzo miła rozmowa. Kwestia jest taka, że same panie stwierdziły, że gdyby te nieczystości zostały zrzucone na linii, cena spadłaby poniżej połowy spokoju. Bo transport robi 70% ceny tej całości. Więc czy nie jest problem? Aha, i wracam do tego. Panie mówiły, że będzie to trwało jeszcze około 1,5 roku. Więc w tym momencie nie sądzę, żeby trwało 1,5 roku, że ci co to wożą, żeby przecież nie jest problemem podjechać do pierwszej, lepszej spółdzielki, która nie jest przy czyjejś posesji, odsunąć, wstawić węża, poszło na dół i już jest do ryczu białej. Bo kiedyś po prostu jak była oczyszczania w Lipcach, nazywała się oczyszczania, to zlewało się wszystko do tej oczyszczalni, a później połową rury szło do Szwedki i przepływ był Szwedką już w stronę połowa granic. Tak to wyglądało za biegarnią, a i niestety jest to prawda, teraz się to zmieniło, więc czym jest problem zmienić to na lepsze? Skoro szukamy oszczędności, to poszukajmy oszczędności dla ludzi. Nic więcej. Także prosiłbym o tą kwestię. Nie, ja panu powiem jedno, że przede wszystkim ścieki świeże, czyli wywożone nie rzadziej niż raz w miesiącu, ja myślę, że co 3 tygodnie, będą mogły być zrzucane i rzeczywiście cena będzie może nie połowę, ale 1/3 mniej. Natomiast jeżeli ściek jest wywożony raz na rok i to nie w każdy, musi być wywożony do Tuchowa i ten ściek jest drogi. On jest transportu drogi, czyli z kwestii odległości, ale jest drogi do oczyszczania. Natomiast też panu mogę powiedzieć o oczyszczalni ścieków w Rygnicach, ponieważ właśnie tak robiono, że rzucano ścieki czasem 3-letnie, to oczyszczalnia 2-3 miesiące nie działała, trzeba było ją czyścić od nowa. I proszę nie opowiadać bzdur, że była rura do... Panie burmistrzu, naprawdę... Szwedki, bo tam był przelew i normalny na tym przelewie badano nam ścieki. Tylko kilkakrotnie nam chciało zamknąć tą oczyszczalnię ścieków. Dlatego też moja decyzja między innymi była o tym, że tego typu oczyszczalnie ścieków, jak ta w Rygnicach, ta w Zalasowej, nie spełniają roli zrzucania czystych ścieków, dlatego żeśmy przystąpili do Dorzecza Białej i dlatego jest tam oczyszczalnia olbrzymia, która radzi sobie z takim stężonym ściekiem. I tu ja tu nie widzę ani jakichś przeciwwskazań do tego, aby na rurze Wionina, i to o tym mówiłem, była zrzutnia, ale do ścieków świeżych. Do ścieków świeżych, czyli uważam, że powinno być wprowadzone dla takiego gospodarstwa, które ma zbiornik na ścieki szczelny, ewidencja i bez zgłaszania beczka powinna podjeżdżać, powiedzmy, raz w tygodniu, to będzie ostatni czwartek, między 8 a 10, pompować, mówić tyle i tyle ścieków i zwozić z góry, zrzucać tutaj do rzutni. Takie musi być rozwiązanie ostateczne. Ale nie do pierwszej, lepszej spółdzielki, bo to zatkamy. To musi być zrzutnia, która będzie miała skratki, zrzutnia, czyli miejsce przyjmowania tych ścieków, żeby tam nie wrzucić kalesą, gumowca i tak dalej, bo nam pompy wysiądą. I proszę państwa, dopóki będziecie traktować samorząd i gminę, bo tak to wychodzi, jako fabrykanta pieniędzy, który rozda, da, bo gmina ma, dokąd będzie złe myślenie w tym państwie.
Te pieniądze nie są ani burmistrza, ani rady, to są wasze pieniądze do zarządzania. I można sobie wymyślać cuda, baseny, można wymyślać elektronikę, tylko ktoś musi za to zapłacić, zapłacicie wy. Więc rozsądnie. Teraz tak, jak ktoś mówi, że on drogę tak chce, ale kupmy u niego pole. No chce drogę, ale kupmy pole. Czyli co? Patrzę na gminę, że można ją wydłużyć. Trzeba wydrzeć z tej gminy. A ojcu proszę mi nie wspominać, bo to nie jest temat dzisiejszego zebrania. Oczywiście, rozumiem. Bo droga była i tu nie chcę wchodzić w to, ponieważ ja akurat pamiętam, na szczęście, to można było mojej poprzedniczce wbić taką głupotę. Bo najpierw była droga, potem się kupiło grunt, a w końcu się chce tę drogę jeszcze raz sprzedać w gminie, od której się kupiło grunt. I taki jest cały... Ale z tego tytułu się cały czas płaci podatek do gminy i tu jest właśnie cały problem. I nic więcej. Tak, podatek płaci, tylko że jeżeli jest wyodrębniona droga, od drogi się nie płaci podatek. Nie jest wycięty. Jeżeli jest pod drogę, nawet na waszych gruntach, bo przecież dajecie to ci, którzy starają się o dopłaty unijne, dają wykaz gruntów i doskonale rysują, pokazują, gdzie jest droga i od drogi nie dostają dopłaty i od drogi podatku nie płacą. To tyle. Szanowni Państwo, samorząd jest wspólnotą mieszkańców. Wspólnotą. Czyli musimy jeden drugiemu w jakiś sposób iść na rękę i ustąpić. Czy przejeżdża, czy nie. Budowanie kolejnych mostów w odległości 100 metrów jeden od drugiego nie jest gospodarskie poczynanie. To mówił o budowie, ale te ale mówi Pan poprawić most, tylko że tak, grunt nie jest nasz, droga jest prywatna. Czy kiedyś pomagano budować te mosty? Oczywiście. Jeszcze samorząd ten przed 89 roku. Jak gminie był, żeby dali tam przyjazna, która zasypać, to nie do mnie. Też było na zasadzie, no tak, gmina, ja widzę to rozumowanie, gmina ma dać na zasypanie mostu i zrobienie mostu i dziury, natomiast za mostem ten grunt, to my sprzedamy gminie, żeby ludzie jeździli. Znali to i mostko, no coś mi tu nie pasuje. Znaczy pod kątem tego mostu, jeśli po prostu most zostanie zmodernizowany, nikt nie będzie chciał wykupu, bo w tym momencie powsze czasy będzie po tej drodze jeżdżone po prywatnej i pan jego nie będzie robił z tego. Niech pan zrozumie, że jeżeli damy na most na prywatnej drodze i zmieni się pan Jękur, bo powie sprzedaje, przyjdzie nowy, założy szlaban, nie puści. Komu będziemy te mosty budować? Ten most po prostu po nieszczęściu pana Krzyśka załatwiły samochody strażackie, które ratowały jego dobytek. Taka jest prawda z tym mostem. A dzisiaj w górę nie ratuje. To już teraz rozumiem. No niestety, to słuchaj, na tym koniec trzeci most. No to strażacy puszka. No to nie puszka. Tylko, że to, jeżeli nie chcemy, nie żartujmy. Uregulacja kwestii prawnej tej drogi jest bardzo ważna w naszej miejscowości. Jest to jedna z najdłuższych dróg, która nie jest w ogóle zrobiona. Dojazd do pana Krzyśka jest prawie niemożliwy, a zrobienie czegokolwiek też jest niemożliwe z tego względu, że nie łączy się z drogą powiatową. I bardzo ważne jest, żeby podjąć takie decyzje, żeby ta droga była gminna od drogi powiatowej. Tylko wtedy gmina będzie mogła przeznaczyć pieniądze i w końcu rozwiązać. Także nie jest to tak, że obejdziemy, pogadamy o różnych innych kwestiach, a nie dojdziemy do tego. Musi być taka decyzja podjęta, która spowoduje, że droga stanie się do gminy. Sąsiadka wjeżdżaje normalnie na wykup i a w gminie powiedzieli, że ty chodzi nawet na geometrę. Na geometrę. Powtarzam jeszcze raz. Ten temat ciągnie się od urządu roku. Zaprosiłam do urzędu gminy, poprosiłam wszystkich zainteresowanych, którzy tam byli. Rozmawialiśmy wspólnie z gminy. Był pan Baszczewski, był pan Kapłon i był pan Jeńczyk. I nie wyrazili, nie wszyscy, nie powiem, że nie wyrazili, nie wszyscy wyrazili zgodę na to, żeby przekazać ten grunt na utworzenie drogi. Gdyby się to stało do tej pory, byłaby ta droga już wytyczona i odpisana. Tak jak zgodził się pan Baszczewski na drogę do Moskwy. Jest sprawa załatwiona, mówiłam. Przy tym chciałam zrobić temat całej tej drogi do połączenia.
bo jest parę groszy, Daria chwila powiedziała, że nie do pieniędzy. Nie do pieniędzy. Nigdy tak panu nie powiedziałam. Powiedziałam panu. Dobrze, że to nie na górę. Powiedziałam panu. Powiedziałam panu, że drogę pozrobilibyśmy tam. Połączylibyśmy. Marka, powiem to jeszcze, no to gmina nie mówi. To ja tak. Pani burmistrz, ale pan Baszczewski.